Przemek, gratulujemy piątej zawodowej wygranej. Wczoraj jeszcze po kolacji mówiłeś, że ta walka, spodziewasz się, że będzie ciężka dla ciebie. Faktycznie taka była? Ciężka na pewno było. No, Łukasz bardzo ambitny zawodnik, twardy. Kolejną kategorią. Szedł do przodu, ale myślę, że wykonałem swój plan, czyli uciekanie na nogach, boksowanie lewą ręką i bicie swoją serię. I to było receptą na tą walkę. Poczułeś jakieś jego ciosów? Nie, czucia może nie było. Bardziej siłę jego czułem w pół dystansie, gdy się przepychaliśmy. To czułem jego ciosy, ale tak to nie czułem. Kilka razy zostałeś jednak w pół dystansie z opuszczonymi rękami, to jeszcze do poprawki. Cały czas to jest do poprawki. Może nie z opuszczonymi rękoma, ale gdy po swojej akcji biję akcję, to wychodzę z głową do góry. I to jest bardzo niebezpieczne, bo wystarczy cep i mogę się nadziać. Sędzia odjął ci punkt za niskie schodzenie głową, tak? Tak, mi się zdaje, że nie wyczułem dystansu, za blisko podchodziłem i... No i tak wychodziło, że opuszczałem tą głowę, chciałem zrobić unik w prawo, unik w lewo, no i trochę za nisko schodziłem. No, zgodzisz się właśnie z tą karą? Tak faktycznie należało ci się, bo... Nie, muszę walkę obejrzeć, bo całkiem inaczej to widać w ringu, a całkiem inaczej poza ringiem. Sędzia upominał mnie, że za nisko głowę trzymam, no ale zobaczę w ringu i zobaczę. Ale widać było w ringu twoją przewagę szybkości. W pierwszej rundzie bardzo ładnie schodziłeś na bok, nie dawałeś mu się trafić. A czego zabrakło, żeby skończyć? Bo kilka razy go podłączyłeś, a on wtedy klinczował. No właśnie, zabrakło dokończenia akcji, zabrakło odejścia, ponowienia akcji. Mówię, tak samo jak schodziłem na prawo, to Łukasz, miałem go już, ale po prostu zabrakło tego boksowania, zabrakło moich akcji, nie wiem. A myślę, że obejrzę walkę i przeanalizuję i zobaczę, czego zabrakło. Trochę jesteś podrapany, ale jak myślisz, kiedy będziesz mógł wrócić na ring? Myślę, że 15 marca w hotelu już bym chciał na pewno zaboksować. Teraz tydzień przerwy, obejrzę walkę, przeanalizuję. Jestem w formie i mogę boksować teraz co miesiąc, także mi to odpowiada. Okay, chciałbym jeszcze pozdrowić wszystkich kibiców ze Słupska, a szczególnie z mojej wioski, z Mianowic. Dziękuję moim kibicom, że to przyjechali, moim ojcowi, mojej dziewczynie i siostrze i Paulinie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, trzymajcie kciuki, a na pewno będzie coraz lepiej. Dziękuję.